Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 2 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, niektórzy ludzie podają różne rodzaje kłamstwa. Mówią o wielkich kłamstwach i małych kłamstewkach, które nazywają często koloryzowaniem albo na przykład jakimś takim rozwadnianiem prawdy. Niektórzy mówią o kłamstwach w afekcie i kłamstwach z premedytacją. W afekcie to wtedy, kiedy ktoś przyciśnie cię do muru, dajesz szybką odpowiedź, no i skłamałeś tak na żywca. Albo z premedytacją, wtedy, kiedy preparujesz jakiś fake news, jakąś wiadomość, wiesz o tym, że ona będzie niszczyła ludzi, albo na przykład będzie stwarzała taki pozór, jakąś scenerię, żeby bunt, zdenerwowanie w widzach na przykład stworzyć. Ale są też takie kłamstwa, które sprowadzają śmierć. Na przykład mamy grzyby jadalne i grzyby trujące. Jeżeli komuś grzyby trujące podamy jako jadalne, odbierzemy komuś życie. Albo na przykład pokażemy komuś drogę jako drogę właściwą, a będzie to droga, która będzie wiodła do jakiejś przepaści. Sprowadzamy na kogoś śmierć. Albo na przykład częstujemy kogoś narkotykami, dopalaczami, czy alkoholem, czy w jakiś inny sposób szkodzimy temu człowiekowi, mówiąc, że to właściwie nie jest nic złego. Wszyscy tak robią, dasz radę. To tylko taka mała rozrywka. Albo niektórzy bawią się też kłamstwem, jakimiś intrygami. Albo na przykład składają tak palce, kłamią w żywe oczy, trzymają gdzieś tam ręce z tyłu, właśnie tak złożone i myślą sobie, no jak tak złożę, to kłamstwo nie jest szkodliwe, nikomu nie przyniesie szkody. Pamiętam kiedyś taką informację, którą podawano w telewizji, że pewnego zagranicznego polityka złapano na ewidentnym kłamstwie. I kiedy on miał się wytłumaczyć z tego, wydawało mi się, że będzie się czuł jakoś tak niezręcznie. A on powiedział tak, no wiecie, no nikt nie jest na tyle doskonały, aby zawsze wszędzie kłamać tak samo. Musimy sobie zdawać sprawę również z tego, że nie możemy rzucać pereł przed świnie. Nie wszyscy ludzie są gotowi, aby przyjąć prawdę. Na przykład, gdyby nasze podanie prawdy sprawiło, że ktoś wykorzystałby ją w złym celu. Na przykład, wyobraźmy sobie, że przytrzymujemy Żydów, którym chcemy pomóc w czasie wojny. Jeśli złapią nas na tym, że przytrzymujemy Żydów, grozi nam kara śmierci, nam i naszym najbliższym. I kiedy na przykład SS-man spyta się, czy są u was Żydzi i powiemy prawdę, która skaże na śmierć tamtych ludzi, to można powiedzieć, że i również całą naszą rodzinę, to można powiedzieć, że ktoś z tej naszej prawdy zrobił zły użytek. Tak samo, kochani, błędem jest, jeżeli na przykład akcentujemy niektóre rzeczy. Na przykład wyobraźmy sobie, że w naszej rodzinie jest dużo dobra. Nasza rodzina jest naprawdę kochana i fajna i sympatyczna. I również zdarzają się jakieś tam grzechy. To nie musimy wszystkim naokoło mówić o tych grzechach rodzinnych, o tych naszych słabościach, nad którymi wciąż pracujemy. I mogłoby się zdarzyć, że ktoś kojarzyłby naszą rodzinę tylko z tymi grzechami. Tak samo jeśli chodzi o Kościół. Jeżeli tylko i wyłącznie akcentujemy grzechy Kościoła, a nie mówimy o tym pięknie, o tym dobru, które naprawdę ewidentnie się dzieje, to często ktoś będzie kojarzył Kościół jako tę instytucję, w której po prostu są wszystkie najgorsze rzeczy. Oczywiście, kochani, mamy nazywać rzeczy po imieniu. Kiedy coś jest prawdą, to nie unikajmy tej prawdy, nawet kiedy byłaby bolesna. Jeżeli jest coś kłamstwem, to nie zamiatajmy tego pod dywan, ale starajmy się wyważyć i mówić prawdę globalnie w sposób wyważony. Nie akceptować jednej czy drugiej rzeczy, bo wtedy będzie to kłamstwo. Kochani, zbliżam się teraz do sedna sprawy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż dzisiaj w pierwszym czytaniu z pierwszego listu świętego Jana mowa jest o tym, że kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem, to jest kłamcą. Dlaczego? Bo Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą, a ojcem kłamstwa jest szatan. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, mowa jest o kuszącym kłamstwie. Już mówię, o co chodzi. Do Jana Chrzciciela Żydzi wysłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Czy ty jesteś Mesjaszem? A może jesteś Eliaszem? Albo prorokiem? I teraz kuszący moment. Jeśli powiem, że jestem Mesjaszem, że jestem Eliaszem, zaczną mnie szanować, zaczną mnie słuchać. Nabiorę lepszej pozycji nawet niż kapłani i wszyscy inni. Kochani, największe kłamstwo świata jest to, jeżeli człowiek stawia siebie w miejsce Pana Boga.
jeżeli chce decydować o życiu i śmierci innych ludzi, jeśli chce decydować o ich sumieniach, jeśli chce mieć wpływ i sam sterować innymi ludźmi. Jest to największe kłamstwo. I święty Jan odrzucił to kłamstwo. Powiedział, ja jestem tylko głosem na pustyni. Ja chrzczę tylko wodą, ale przyjdzie ktoś ważniejszy ode mnie, któremu ja nie jestem godzien nawet rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Zobaczcie, pokorą zwyciężył ducha kłamstwa, ducha pychy. Pamiętajmy, kochani, że Bóg jest źródłem prawdy i nie starajmy się zająć miejsca Pana Boga i sami rozstrzygać, co jest prawdą, co jest fałszem. Zostawmy to profesjonaliście, czyli Panu Bogu. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.